Witam państwa niezwykle serdecznie w ten piekielnie gorący wieczór. Ze mną w studio pan Leszek Samborski, Kongres Nowej Prawicy. Dzień dobry. I pan Artur Zawisza, przedsiębiorca. I mamy też piekielnie trudny temat dziś. Temat, który no sam się nam tutaj przywołał, bo wszystkie media o tym piszą, o tym mówią. Mówią o powstaniu warszawskim i staramy się zawsze w tych dniach recenzować decyzje polityków, decyzje ówczesnych wojskowych, decyzje narodu, to, co powinniśmy zrobić. Dzisiejszym tematem naszego wieczoru jest przede wszystkim powstanie warszawskie. I takie pytanie, czy to był obłęd, jak chce między innymi autor książki Obłęd 44 pan Zychowicz, czy może imperatyw? I z tym pytaniem zwracam się w pierwszej kolejności do pana Artura Zawiszy. Obłęd czy imperatyw? Jesteśmy rzeczywiście w tym gorącym letnim czasie, jak powstańcy w roku 44. To jest tak, otóż to jest to niesamowite zestawienie tego gorącego, suchego miejskiego lata i tej krwi, która spływała brukiem Warszawy. Już nie było tak letnie i tak wakacyjnie. I otóż powiem tak, i obłęd, i imperatyw. Jedno i drugie potroszę, każde w swoim zakresie i aspekcie. Ja osobiście, powiem o swoim doświadczeniu, zachowuję się w pewnym sensie jak ci żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, którzy do ostatniej chwili próbowali, zresztą mówię o sobie, bo chodzę 1 sierpnia na te najważniejsze powstańcze uroczystości. Otóż żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych do ostatniej chwili próbowali wpłynąć na dowództwo Armii Krajowej, aby powstanie nie wybuchało. Dopiero 7 sierpnia NSZ podjął decyzję o dołączeniu się do powstania, ale jak już walczyli, to do ostatniej kropli krwi, często najdzielniejsi z dzielnych. Otóż ja mam coś takiego w tym swoim osobistym, cywilnym życiu. Wczoraj spędziłem wieczór ze szwagrem i naszymi synami na tym śpiewaniu na placu Piłsudskiego wraz z dziesiątkami tysięcy rozśpiewanych Polaków. W godzinie W byłem na Powązkach, w tym samym rodzinnym, przyjacielskim składzie, spotykając twarze znane od lat, i złoszczę się w jakimś sensie na to powstanie. Mam swoje gorzkie myśli, chodząc tam. Słowo obłęd wcale nie jest mi obce, kiedy myślę w tym o powstaniu. Króciutko, i chodzę tam czcić tych bohaterów. W tym momencie króciutko, zanim oddam głos panu Leszkowi, przytoczę statystyki. 180 tysięcy zabitych cywili, 18 tysięcy zabitych powstańców versus 1,5 tysiąca zabitych żołnierzy niemieckich. Panie Leszku. A ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, mogę odpowiadać na nie oczywiście z dzisiejszej perspektywy, ale to jest łatwo. Dzisiejsza perspektywa nasza jest inna, jest zupełnie inna nasza wiedza. Natomiast to, w jakich warunkach podejmowano decyzję o rozpoczęciu powstania, różni historycy się ciągle o to przecież spierają. Nie ma jednoznacznej wiedzy na ten temat, co wiedzieli, a czego nie wiedzieli. A poza tym to musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że tak jak mówi wielu zresztą historyków, ba, jak mówi wielu uczestników powstania, mówią, że gdyby nawet tego rozkazu nie było, to to powstanie by i tak wybuchło. I teraz powstaje pytanie, czy lepiej było dać rozkaz i żeby to było w jakiś sposób zorganizowane, czy nie. Możemy zapytać jeszcze inaczej, jeżeli się pytamy o straty, które były, potworne straty, ale to możemy tak powiedzieć. Dlaczego nie oddaliśmy Niemcom w 39, 38 wcześniej szeroku? Dlaczego nie oddaliśmy Niemcom korytarza do Gdańska? No dlaczego nie oddaliśmy? Przecież mogliśmy im oddać. I może by jeszcze nie było tak szybko wojny. Czesi oddawali po plasterku swoje państwo. Czy poza tym, że rzeczywiście Praga nie została zniszczona, to coś więcej zyskali niż my? I teraz tak. Gdyby tego powstania nie było, to czy kwiat polskiej inteligencji, najlepsi Polacy, najlepsi z najlepszych, najodważniejsi, czy oni by przetrwali? Czy Sowieci, którzy stali u granic Warszawy, po drugiej stronie Wisły, czy ci Sowieci, gdyby nie było powstania, to oni by i tak nie dopuścili do tego, żeby Warszawa się wykrwawiła, żeby Niemcy tą Warszawę i tak zniszczyli i tych ludzi. Ba, gdyby te 180 tysięcy wspaniałych Polaków przeżyło,
to czy Sowieci by ich potem i tak nie wymordowali w swoich katowniach? Zawieźmy na chwileczkę naszą rozmowę, zaraz do niej wrócimy. Zobaczmy fragment filmowy, fragment wypowiedzi pana Bogusława Lindy, aktora. Niekoniecznie, ja myślę, że to było dużo prostsze. Tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli powstanie warszawskie i mówią, że byśmy tak w***li na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozwali po kątach, że byśmy i tak poszli, nawet żeby zginąć, żeby mieć choćby 5 minut tego, żeby człowiek by k***a wolno. I myślę, że to samo było w powstaniu styczniowym. Jak miała być następna branka, mieli jechać na Sybir, to mówią, p***ole to, pójdę do lasu, no, powalczę. To jest prostsze. Reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na chwilę normalności. Okej. O to warto się bić. To taka obserwacja prostej psychologii młodych ludzi, którzy brali udział w powstaniu. Myślę, że można to zrozumieć, to co powiedział pan Bogusław Linda. Ale przecież no zawsze tak jest. No ale czy my nie mieliśmy jakichś rozsądnych dowódców, jakichś mentorów, którzy jednak potrafiliby ten czyn, ten wspaniały akt bohaterstwa jakoś skanalizować? Ja tylko podam dwa fakty. Pierwszy taki, że ta wiadomość Montera, który był gdzieś tam na rekonesansie, była całkowicie fikcyjną. To nie była prawda, tam nie było żadnych czołgów, tam gdzie pojechał, żeby zobaczyć, gdzie są jednostki sowieckie. Więc posługiwaliśmy się złymi danymi. Więc zaatakowaliśmy w najgorszym momencie, bo gdyby to było nocą, to mielibyśmy szansę na bardziej skuteczne działania militarne przy całkowitym braku uzbrojenia. I gdyby to było później, a propos tego, co powiedział Monter, więc tu widać, że oczywiście ta prawda psychologiczna, o której mówi pan Linda, to jest fakt, to tak musiało być. Myślę, że panowie i ja dziś nie zawahalibyśmy się też pójść, bo jesteśmy polskimi patriotami, bo gra w nas Polska, prawda? Bo tak rozumiemy bohaterstwo, tak rozumiemy swój patriotyzm właśnie. Ale na tym polega też mądrość elit i mądrość narodu, że ma te elity. I teraz z tym pytaniem zwracam się do pana Artura. Czy nie zabrakło tych elit? Czy to nie powinniśmy mieć słusznych pretensji właśnie do wierchuszki, do dowództwa powstania? Po kolei, że imperatyw to widać, tak. Bo jeżeli pan Samborski prozą, a pan Linda swego rodzaju poezją mówi, że trzeba było walczyć, to już tych dwóch pokazuje, że jest to... Nie, ja nie powiedziałem, że trzeba, tylko żeby... Jasne, że są przesłanki, ale tych dwóch i wielu innych pokazuje, że taki imperatyw, ten taki psychospołeczny tkwi w naszym polskim narodzie i oczywiście realista także te emocje społeczne musi brać pod uwagę, bo analiza tak. emocji jest elementem racjonalizmu politycznego. Natomiast no, walkę odpowiedzialne dowództwo może wtedy zlecać, nakazywać, wszczynać, kiedy albo jest szansa na zwycięstwo, albo nie ma żadnego innego wyjścia, patrz żołnierze wyklęci. I stąd pytanie, dlaczego warszawskie to zrobili? Że tego kryterium nie spełnia, bo ani nie była to walka, która dawała jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, ani nie jest też tak, że nie było innego wyjścia, bo ono oczywiście było w innych polskich miastach, powstania przecież nie wybuchły. I co więcej, polscy przywódcy, i to powszechnie znani i szanowani, z generałem Andersem na czele, no nie byli admiratorami decyzji o powstaniu, tylko jej surowymi krytykami, natomiast znaleźli się w swego rodzaju mniejszości. No delegat rządu na kraj przyjechał po to, żeby powstanie wstrzymać je, tak. Posłuchał Lindy i Samborskiego i uległ atmosferze. No tak. To tak to mogło być. Tylko powiem jeszcze ostatnią na ten moment rzecz, ale szalenie istotną, że my jako naród, także z jego elitami przywódczymi, no byliśmy w dramatycznej sytuacji, ponieważ no, walczyliśmy z Niemcami, od wschodu szedł ten niby sojusznik, ale którego w pewnym sensie mieliśmy obowiązek tak traktować, bo był to aliant naszych aliantów, a my wiedzieliśmy, że to jest taki sam wróg jak Niemcy, ale co gorsza, ten aliant właściwy, Anglo-Amerykanie, to też, pożal się Boże, aliant. Innymi słowy, bo to chcę powiedzieć, i to jest dramatyzm tej walki powstańczej, my naprawdę byliśmy sami, bo przeciw Niemcom, przeciw Sowietom i przy absolutnej jednak obojętności politycznej Angloamerykanów. Było gorzej,
dlatego że my już dzisiaj o tym wiemy. To jest to, co ja przedtem mówiłem, że my pewne rzeczy dzisiaj wiemy, których oni wtedy nie wiedzieli, gdy podejmowali te decyzje. Oni nie wiedzieli o tym, że zostali zdradzeni w Jałcie. Tak. Polska była sprzedana już w Jałcie. I nikt o tym nie wiedział. I to powstanie było organizowane w momencie, gdy my w ogóle nie wiedzieliśmy, że my nie mamy sojuszników. Więc proszę to wziąć pod uwagę, że to była zupełnie inna sytuacja. Zostałem niechcący tym, który powstanie wywołał, czy dał rozkaz do tego powstania, ale powiem paradoksalnie tak, bo ja nie chcę oceniać, ja to cały czas się tego trzymam, ja nie chcę oceniać decyzji przywódców powstania, dlatego że ja jestem dzisiaj w zupełnie innej sytuacji i nie mam tej wiedzy, którą oni mieli, tylko mam zupełnie inną i czasami mam większą wiedzę. Natomiast patrząc na to jako polityk, to przy wszystkich oczywiście proporcjach, które tutaj proszę, żeby każdy zauważył i żeby były zachowane. Gdybym ja dzisiaj jako polityk miał takie poparcie, jak wtedy miało poparcie to powstanie, to ja dzisiaj też bym ten dzisiejszy reżim próbował obalić. Zabił mnie pan tym stwierdzeniem, ale no nie jest ono pozbawione pewnej logiki. Ale to powiem tak, no ten polski paradoks polega na tym, że mamy zwycięskie powstanie wielkopolskie, które dało nam przecież ogromną połać kraju i to kolebki polskości z Gnieznem na czele w granicach Rzeczypospolitej i musimy się przebijać z pamięcią o tym powstaniu. Ono nie jest w takim kanonie świadomości narodowej tak mocno uwidocznione jak powstanie warszawskie, które było militarną klęską, ale 150 tysięcy, niektórzy mówią, ludzi śpiewa na placu Piłsudskiego te powstańcze pieśni, tylu w Poznaniu nie śpiewa zwycięskich pieśni, tak, powstania, to powstania boli, wielkopolskiego. No, świadomie też to, do pana, ale to nie tylko do wszystkich widzów, jakby o tym mówię, chociaż do pańskiej osobistej tutaj karty nawiązując. I no to jest ta specyficzna nasza trudna polska sytuacja. I z mojego punktu widzenia ona jest tym trudniejsza, bo nie ukrywam tu, że należy do osób bardziej krytycznych co do decyzji o wybuchu powstania i nie odżegnuję się po raz chyba już trzeci w tym programie od słowa obłęd, tylko że ta klasyczna, nazwę to endecka krytyka konceptów powstańczych, ona jest bardzo trudna, prawie że niemożliwa po trzech ćwiartkach wieku pedagogiki wstydu. To znaczy nam tak wmawiano wstydzenie się polskości, że kiedy Zychowicz czy Endek typu Ziemkiewicz, czy prawda, czy ja tu w tym studiu mamy, ale mi chodzi o to, mamy wątpliwości, no to my stajemy prawie że obok Michnika i wszystkich pływających tak, na polską tradycję, prawie że plujących na tradycję narodową, bo trudno jakieś nasze racjonalne tezy odróżnić od tej fundamentalnej krytyki polskości i patriotyzmu. W tym sensie hurra patrioci mają łatwiej, że tak powiem. Ja tak? Tutaj przypomnę a propos tego, co pan powiedział, jakie są pomniki, jakie były relacje, narracje w czasach komunizmu. Przecież pamiętamy film Kanał, wybitny film, który zdobył wiele międzynarodowych nagród, film Andrzeja Wajdy, ale on przedstawia przegranych ludzi z perspektywy kanału. On topi w szambie troszeczkę legendę powstania, choć bo mówi o to wtedy chodziło. Choć mówi prawdę, choć mówi o nim prawdę, ale nie jest to film wzniosły, nie jest to film uskrzydlający, nie jest to film dający jakąkolwiek nadzieję. Popatrzmy też na pomniki powstańcze z tamtych czasów. Pomnik małego powstańca pokazuje małą osóbkę, pokazuje słabość tego powstania. I ten słynny pomnik powstańców wychodzących z jakiegoś dołu, pamiętacie ten warszawski, gdzie oni gdzieś tam pod jakimiś gruzami też kryją się jak ludzie przerażeni, słabi. To były wizualizacje powstania, to były próby utrupienia tego etosu, tej wielkiej polskiej narracji, która dzisiaj funkcjonuje. Tak, panie Reszku. Nie wiem, czy panowie pamiętacie akurat to, bo ten pomnik powstawał gdzieś pod koniec lat 80. W połowie. Może gdzieś tak, ale druga połowa to była zdecydowanie. Wtedy była olbrzymia walka o to, jak się ten pomnik ma nazywać. I władze komunistyczne, które ten pomnik stawiały, chciały, żeby to był pomnik powstańców warszawskich. Nie powstania warszawskiego, tylko pomnik powstańców warszawskich. Czyli to była cały czas ta narracja komunistyczna,
która była na początku, że powstania warszawskiego nie mogło być, to byli tylko bohaterscy ludzie, natomiast nie można było budować wtedy innej Polski, tylko taką można było Polskę budować. A pewnie się tu wszyscy z tym akurat jak siedzimy trzej zgodzimy z tym, że można było inną Polskę. Oczywiście pytanie jest o warunki, w jakich to się wszystko odbywało, ale to jakby dalsza sprawa. I znowu wielu rzeczy nie wiedzieliśmy, ale jedną rzecz wiedzieliśmy, przecież już były wydarzenia w Wilnie na ścianie wschodniej, prawda, na Kresach, gdzie Sowieci w ramach operacji Burza byli witani, tak jak chciało dowództwo AK, przez naszych w roli gospodarzy. I co? I mordowano. Oczywiście. I mordowano, wysyłano na Sybir naszych, więc już dowództwo, panowie, musiało wiedzieć, jak to się skończy. No nie mogło być, nie mogło być innej sytuacji. Przecież no, ta informacja, ta dana już była. Wiedziano, jak to się prawdopodobnie skończy. No i też te informacje i też wybór godziny, miejsca, daty powstania, to wszystko każe bardzo surowo, myślę, oceniać jednak to dowództwo. To, co do czego zmierzam, że sam akt jest czysty, piękny, dobry i chyba tak jak tutaj wspólnie ustaliliśmy, był jednak imperatywem przy całym obłędzie, ale żal do dowództwa i poważne do nich pretensje, to chyba ale to była chyba klasyczna tragedia. Ale to bym się zgodził, że klasyczna tragedia, choć powiadam raz jeszcze, jakby miłośnicy tradycji insurekcyjnej mają już dzisiaj prawdziwy pomnik powstania warszawskiego, powstania w postaci Muzeum Powstania. Ono zrobiło tak propowstańczą robotę, jak tylko można było zrobić. Nawet są takie badania atrakcji turystycznych Warszawy, gdzie są wszystkie te klasyczne typu łazienki, Zamek Królewski, które od zawsze były, i Muzeum Powstania trafiło na podium, no najbardziej rozpoznawane, nowoczesne, atrakcyjne dla turystów w Warszawie. Także że powstanie jakby zrobiło karierę w tych naszych czasach XXI wieku, dzięki oczywiście decyzji Lecha Kaczyńskiego. Tylko właśnie powstanie, od kiedy to powstanie są zwycięskie? No ten przykład wielkopolskiego to jest naprawdę odosobniony i wręcz wyizolowany. Generalnie natura powstań, a już w szczególności tych polskich powstań, listopadowe, styczniowe, jest taka, że one są. Musimy kończyć to wejście. Przegrane, tak? O dowództwo dopytuję, o tą ocenę, którą starałem się tutaj. Rzeczą dowództwa jest zwyciężać. Dowódcy powstania warszawskiego nie zwyciężyli. Panie Leszku. No, dowódcy podjęli taką decyzję, jaką wtedy mogli podjąć. Ja świadomie nie będę w tej chwili recenzentem, ponieważ uważam, że my inaczej na to patrzymy, niż oni mogli na to patrzeć. I jeszcze raz to przypomnę. Była Jałta, o której nikt nie wiedział. O Jałcie mogli nie wiedzieć, wie pan, ale o tym, co się działo w ramach akcji Burza, to teraz zapytam, która zbankrutowała jako koncepcja militarna, koncepcja polityczna. Panowie, ale to jeszcze w ten sposób zapytam. No to gdyby nie było decyzji o powstaniu, to Sowieci by, czy co, Polska byłaby inna? Sowieci by weszli do Warszawy tak czy inaczej. Weszliby do dalszej części Polski tak czy inaczej. Czy wtedy, gdyby tego powstania nie było, to Sowieci by nam inną Polskę zafundowali? Oddaliby nam Kresy? Nie, ale mielibyśmy więcej dzielnych Polaków, których mogliby Sowieci mordować swoich katowniach. Proszę państwa, tylko zawieszamy naszą rozmowę. Za chwilę wrócimy do rozmowy o powstaniu w nieco innym kontekście. Zostańcie koniecznie z telewizją w Polsce.pl.